Cześć kochani, witajcie serdecznie, super, że jesteście. Dzisiaj taki krótki, ale mam nadzieję przydatny filmik o błędach, a właściwie jednym błędzie w makijażu brwi, który widzę na ulicach bardzo, bardzo często i który rzuca się w oczy może właśnie bardziej osobie, która na nas patrzy, niż nam w momencie, kiedy te brwi podkreślamy. Często zdarza się tak, że po prostu nie bierzemy tego pod uwagę lub może się tego nie spodziewamy. Mam nadzieję, że wszystko będzie jak najbardziej właśnie przydatne. Jeśli jesteście ciekawe, to zapraszam. O czym mowa? Co naprawdę często widzę, jeśli chodzi o takie błędy w makijażu brwi, to jest właśnie taka sytuacja, kiedy widzimy tak jakby kontur wyrysowany o wiele wyżej niż nasze naturalne włoski. I te włoski, które jakby z czasem troszeczkę nam jakby tutaj, wiecie, opadają albo naturalnie rosną w takim właśnie kierunku, odsłaniając pustą, niewypełnioną przestrzeń pod sobą, lub w tym miejscu między naszym naturalnym łukiem, a tą przez nas wyrysowaną i jakby, wiecie, taką podniesioną troszeczkę kreską. I teraz to dzieje się najczęściej, jeśli na przykład nie używamy żelu do utrwalenia brwi, nasze włoski rosną tutaj do dołu, tak jak teraz to widzicie, i one po prostu w ciągu dnia troszeczkę nam opadają, możemy jakby przesunąć je łatwo czapką, możemy przesunąć je łatwo z pomocą dłoni i tak dalej. I często nie wypełniamy tej przestrzeni tutaj, na przykład obawiając się, że finalny efekt będzie zbyt ciemny. Czasem nie wypełniamy tej przestrzeni tutaj jakby, ponieważ podkreślamy brwi na włoskach wyrysowanych do góry, kiedy wszystko teoretycznie wygląda ok i tutaj jakoś wszystko nam się podoba, prawda? Jest super. I wtedy często zapominamy właśnie o wypełnieniu tego miejsca pod spodem, między naszymi włoskami, i później efekt mamy właśnie niestety taki. Więc często widzę to u osób, które podkreślają brwi pomadą i skośnym pędzelkiem. Wydaje mi się, że właśnie wtedy, jakby wiecie, kiedy nasze włoski są wyczesane do góry, tutaj sobie elegancko, ładnie wyjeżdżamy i chcemy podnieść, powiedzmy, troszkę tą brew jakby optycznie tutaj wyżej, chcemy wyrysować ją trochę w tym kierunku, bardziej wszystko podnieść. I wtedy na tych włoskach, które są zaczesane do góry, to wygląda bardzo fajnie i super. Natomiast później okazuje się, że ten efekt nie do końca jest taki udany. Więc to, co warto robić, to oczywiście zawsze pamiętamy, szczególnie przy podkreślaniu pomadą albo cieniem, kredką i tak dalej, też o tym, żeby chociażby resztkę tego produktu rozetrzeć na przykład po wyrysowaniu tutaj tej linii, jeśli koniecznie chcemy ją uzyskać, o tym jeszcze zaraz Wam opowiem, czy to jest taki dobry pomysł. Natomiast jakby wiecie, przy wyrysowaniu tej linii możemy resztką produktu po prostu nawet, wiecie, w ten sposób pod włos delikatnie rozprowadzić resztkę tego produktu. Ja, żeby pokazać Wam ten efekt taki, wiecie, wzmocniony i troszeczkę przesadzony wręcz, to podkreśliłam tutaj tą linię pisakiem i też pisakiem ją wyrysowałam właśnie po to, żeby ona była taka mocna i silna. Natomiast wydaje mi się, że przy podkreśleniu brwi pisakiem rzadziej to ma miejsce i pomady i właśnie skośne pędzelki są jakoś bardziej, z tego co widzę, nie wiem, może charakterystyczne dla tego problemu. Więc zawsze pamiętajcie o tym, że nawet jeśli wyrysowujecie sobie tą linię tutaj trochę wyżej, to zawsze tą końcówką na produktu, na pędzelku, żeby przejechać jeszcze sobie między tymi naturalnymi włoskami waszymi, nawet jeśli obawiacie się, że ten efekt finalnie może być troszkę za mocny, właśnie ta resztka produktu na pędzlu będzie, na pędzelku będzie temu zapobiegać. I wydaje mi się, że ogólnie taka moda na wyrysowywanie brwi powyżej ich naturalnego łuku, to jest trochę taka moda instagramowa i to jest taka rzecz, która bardzo, bardzo rzuca się w oczy, jeśli patrzymy na daną osobę, więc myślę, że to też warto wziąć pod uwagę. Bardzo często widzę osoby, które jakby naprawdę z tą linią wychodzą dość wysoko, do tego punktu, w którym nawet nie mają już w ogóle żadnych włosków, pomimo tego na przykład, że ich naturalny łuk jest jednak dość bogaty i dość gęsty, bo rozumiem, że tak też robią osoby, które mają problemy z gęstością włosków w obrębie brwi. I to jest jak najbardziej zrozumiałe. Wtedy faktycznie zawsze będziemy widzieć trochę tą wyrysowaną brew i widzieć ten produkt do makijażu, który nałożyłyśmy. Natomiast często zdarza się tak, że jeśli chcemy te brwi tak bardzo podciągnąć do góry i tak daleko wyjedziemy poza naturalną linię włosku z naszym produktem do brwi,
to bardzo widać i to bardzo rzuca się w oczy. Często widzę osoby, które mają jakby, wiecie, pomalowane właśnie często tylko brwi i to jest właśnie w taki sposób bardzo, bardzo widoczny. Teraz ta moda się ogólnie bardzo mocno zmieniła. Teraz możemy podkreślać brwi w o wiele mocniejszy sposób, w taki o wiele bardziej, powiedziałabym, widoczny. I to i tak jakoś tak, powiedzmy, uchodzi trochę płazem, czy teraz po prostu moda jest taka, że to może nie jest aż tak bardzo niby rażące. Natomiast moim zdaniem to, co dobrze wygląda na zdjęciach, na Instagramie, kiedy widzimy to po prostu w 2D, niekoniecznie do końca dobrze wygląda w naturze i kiedy patrzymy na taką osobę, kiedy patrzymy na takie brwi, przynajmniej mi to się zawsze rzuca w oczy, ale myślę, że nie tylko mi. No i to już tyle. Dajcie znać, czy zdarzały Wam się jakieś takie brwiowe, makijażowe wpadki. Co sądzicie o takim trendzie właśnie takich instagramowych, bardziej wyrysowanych brwiach i takim fokusie na tą część twarzy. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie, ja będzie mi bardzo miło Wam odpowiedzieć. Jeśli na coś nie odpowiedziałam wcześniej, to przypominajcie się też. Jeśli czekacie na ASMR, to też oczywiście piszcie. Taki filmik myślę, że pojawi się bardzo niedługo. Ja po prostu jestem troszkę chora teraz i tak średnio idzie to nagrywanie, ale trzymajcie kciuki. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i do zobaczenia. Buziaki!